Panie marszałku, pani minister, droga Izbo, na samym początku powinniśmy sobie zadać pytanie, kto dokonał demontażu historii w szkołach. Dokonała tego Platforma, a nie PiS. Zwracam się dziś z apelem do wszystkich polityków o Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, by się rozliczyli z 8 lat rządów, z rządu afer i złodziejstwa 340 miliardów złotych. Polacy żądają zwrotu tych pieniędzy. To były pieniądze podatników. Zależało im tylko na zaspokojeniu własnych partykularnych interesów. Polacy dowiedzieli się przez taśmy prawdy, że politycy Platformy Obywatelskiej uważają, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. To jest kłamstwo i oni nazywają się obrońcami demokracji, a sami nie wiedzą, kiedy została uchwalona nowa konstytucja, jak Ryszard Petru. Chcą oni siłą odzyskać władzę i przeciwstawiają się wyborowi Polaków, który wybrał Prawo i Sprawiedliwość, by kierował Polską. Życzę Prawo i Sprawiedliwości, by nie popełnił takiego błędu jak Platforma Obywatelska, której zależało tylko na zaspokojeniu własnych interesów. Nie zależało im na Polakach ani na ich potrzebach. Wyśmiewali się, nazywali ich frajerami jak polskich rolników. Czy tak powinien się zachowywać polski polityk? Nie, to wstyd do polskiego Sejmu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu posła Damiana Glenia.